Na tym filmie chciałam Wam pokazać, jak można podejść do zagadnienia przydziału w przypadku, gdy chcemy minimalizować ostatecznie funkcję celu. Chcę to zrobić na przykładzie funkcji celu, którą stanowi funkcja kosztów produkcji. I mamy tutaj taką macierz. Ona określa, który na przykład wykonawca danej czynności, czyli tutaj tak zwanego zadania, ile potrzebuje na przykład czasu, albo jaka jest jego stawka za wykonanie określonego zlecenia. Należy jednocześnie przy tym zauważyć, że każdy wykonawca przy zagadnieniu przydziału może wykonać co najwyżej tylko jedno zadanie. To jest bardzo ważny element, bo wówczas możemy zauważyć, że jeżeli mamy czterech wykonawców, a pięć zadań, czyli jest ich więcej, to może nastąpić sytuacja, że tutaj jedna z czynności, czyli jedno z zadań będzie po prostu nieobsadzone. I teraz, jeżeli wiemy, jakie tutaj mamy te nasze jednostkowe koszty wykonania przez daną osobę danej czynności, tutaj na skrzyżowaniu macie wykonawcy i zadania koszt wytworzenia, to tam, gdzie będą najniższe koszty wytworzenia w tej tablicy, tam prawdopodobnie dany wykonawca wykona dane zadanie. Żeby się dowiedzieć, które zadanie będzie wykonane przez którego wykonawcę, czyli powiedzmy tutaj pracownika, można tak to nazwać zawsze, można wykorzystać algorytm węgierski, ale też można użyć w programie MS Excel dodatku Solver. Jeżeli przygotujecie na podstawie takiej tabeli wejściowej, która jest w treści zadania, takiej macierzy kosztów jednostkowych wykonania przez daną osobę danej czynności, możecie rozwiązać to dodatkiem Solver. Trzeba dopisać dodatkowo niemal to całą tabelę, tak jak widzicie, zaznaczamy, kopiujemy i wklejamy i tutaj będzie dosłownie cała tabelka, tylko wyczyścimy sobie tutaj środek tej tablicy i ta tablica, będą to tak zwane zmienne decyzyjne, czyli tutaj będzie to określenie, czy dany wykonawca wykona daną czynność, która tutaj jest zapisana, czy też nie. Jeżeli ja postawię na przykład domyślnie tutaj jedynkę, oznacza to dla mnie tyle, że dany wykonawca wykona daną czynność. Jeżeli ja w innym miejscu wstawię 0, oznacza to tyle, że dany wykonawca nie wykona danej czynności. Oczywiście ja zakładam, że nie może być sytuacji, że wykonawca pierwszy wykona dwie czynności, bo tak jak mówiłam, w zagadnieniu przydziału my przydzielamy, ustalamy, który tutaj wykonawca z tych czterech wykona którą z tych pięciu czynności. Tylko po jednej mogą maksymalnie wykonać. A więc jak widzicie, tutaj mamy tak zwane zmienne decyzyjne, które mają charakter dwumianowy, czyli tak zwany binarny. Albo 0, albo 1. 0 oznacza niewykonanie przez daną osobę czynności, a 1 wykonanie danej czynności przez danego wykonawcę. I teraz, żeby to sprawnie rozwiązać w solwerze, zobaczcie, ja tutaj podsumowałam, ile razy ktoś może wykonać na przykład zadanie pierwsze, czyli po prostu suma dla kolumny, dla wszystkich wykonawców, dla zadania pierwszego i to zostało przeciągnięte aż do końca. I każda z taka suma będzie nam oznaczała, ile osób, może tak to interpretować, pracowało nad na przykład zadaniem piątym. Tak samo robimy sumę zmiennych decyzyjnych dla każdego z wykonawców. I tak jak tutaj jest wskazówka, każdy wykonawca może pracować, ale na pewno nie może przekroczyć suma takich wykonanych czynności jedynki. Czyli może być maksymalnie jeden i zadanie też musi być wykonane tylko jeden raz. I teraz możemy przejść, jeszcze jeden element, funkcja celu. Funkcją celu tutaj jest koszt wykonania zadań przez poszczególnych wykonawców. Można to zapisać jako suma iloczynów tutaj tych czasów na przykład pracy przez
zmienne decyzyjne i wówczas stanowi to po prostu jako suma iloczynów jednej tablicy i drugiej tablicy. W przypadku tej funkcji suma iloczynów nie ma znaczenia, czy pierwszą tablicą będą te współczynniki funkcji celu, czy zmienne decyzyjne. Nie jest to w żaden sposób tutaj określone. Musimy te elementy poprzygotowywać i teraz wejdziemy w dodatek Solver. Wchodzimy narzędzia i jeżeli nie macie, tak jak ja tu od razu zainstalowanego Solvera, musicie wejść w dodatki i tutaj włączyć sobie analizę Toolpack i dodatek Solver. Toolpack to wiadomo jest do analizy danych, ale to Wam zawsze się przyda. Wtedy oczywiście klikacie OK, ja już to mam zainstalowane. I teraz, jeżeli wejdziemy w dodatek Solver, to tutaj musimy wypełnić wszystkie niezbędne nam pola. Pierwsze to jest komórka celu. Komórka celu w języku badań operacyjnych jest to po prostu funkcja celu, którą chcemy albo maksymalizować, albo minimalizować, albo osiągnąć określoną wartość. W przypadku zagadnienia minimalizacji kosztów produkcji musimy tutaj zaznaczyć pole minimalizacja. I jeżeli mamy określić zmienne decyzyjne, tutaj mamy tak zwane komórki zmieniane, to są nasze zmienne decyzyjne. Tak jak widzieliście, kliknęłam tu i otworzyliśmy sobie pole, które tutaj jest aktywne. Gdy ustalimy sobie, jaka jest u nas funkcja celu, czyli u nas jako komórka decyzyjna określona w programie MS Excel, do czego dążymy, czyli jakie jest kryterium efektywności w naszym zadaniu, jak wyglądają nasze zmienne decyzyjne, musimy dodać ograniczenia, które należy w zadaniu uwzględnić. To jest bardzo ważne. Podstawowym tutaj warunkiem ograniczającym jest to, że każda ze zmiennych decyzyjnych może mieć tylko charakter zero-jedynkowy, czyli może być albo zerem, albo jedynką, czyli musi mieć charakter, tak jak widzicie, opcja binarna. Dodatkowe ograniczenia dotyczą tego, że każde z zadań musi być wykonane tylko jeden raz maksymalnie. Oznacza to tyle, że każda z sum dla wykonawców musi być mniejsza lub równa 1, czyli wynosić faktycznie albo 0, albo 1 maksymalnie. Dodatkowym ograniczeniem jest to, że każdy z wykonawców może wykonać daną czynność, ale tylko jeden raz. Ja tu zaznaczam dokładnie opcję, że musi być równy 1, bo na pewno jakąś czynność on musi wykonać, każdy z wykonawców. Nie ma tego, że któryś wykonawca nie podejmie się po prostu zadania. Jest to, że tak powiem, w cudzysłowie obowiązek. I teraz, jeżeli klikniemy sobie OK, mamy tutaj wpisane trzy podstawowe ograniczenia, które dotyczą tego, że zmienne muszą mieć charakter zero-jedynkowy, albo dana czynność jest wykonana lub też nie. Dodatkowo tutaj wiemy, że każde zadanie może być wykonane, ale nie musi, czyli suma dla każdego zadania, nieważne dla którego wykonawcy, ale dla ogółu, musi być albo 0, albo 1. I każdy z wykonawców łączną liczbę wszystkich wykonanych zadań musi mieć na poziomie 1. Jeżeli klikniemy sobie rozwiąż, to oczywiście wyskakuje nam tutaj okienko z napisem, jakie raporty możemy sobie wygenerować. Domyślnie byśmy chcieli wszystkie, ale jeżeli mamy zmienną o charakterze binarnym, to niedopuszczalna jest analiza wrażliwości i granic. Bo jak nawet byście chcieli, no to w tym momencie pokażę Wam, pojawi się komunikat, że raport wrażliwości i ograniczeń, one są niewykonalne w przypadku, gdy mamy ograniczenia całkowite, czyli krótko mówiąc, no po prostu zmienne binarne, zero-jedynkowe są przykładem zmiennych całkowito-liczbowych i teraz potwierdzamy to, godzimy się z tym i to, co nam wychodzi, to jest układ zero-jedynkowy, który tu mamy, ale czasem, tak jak widzicie tutaj, mogą wyskoczyć liczby, które są bardzo niewielkie, bo wynoszą 2,6847 razy 10 do minus 11. A więc oznacza to, że to jest liczba, która jest bliska 0, bo dopiero ta pierwsza dwójeczka pojawia się na 11 miejscu, bo taka jest potęga za 0. A więc mogłabym sobie przyjąć, że to faktycznie jest dla nas 0 i tak samo te wszystkie liczby. Ja to tylko tak dla Was faktycznie tego ręcznie modyfikujecie, ale tak jest najbardziej poprawny
ten przydział, który mówi o tym, że łączny czas albo koszt, zależy jak mierzony, wykonania tych 5 czynności przez 4 wykonawców wynosi 13. Tylko uwaga jest taka, że zadanie czwarte nie zostaje w ogóle nikomu przydzielone. I wykonawca pierwszy wykona zadanie trzecie po koszcie 1, on jak widzicie jest bardzo niski. Tak samo wykonawca drugi wykona zadanie drugie po koszcie równym 6. Tak samo wykonawca trzeci wykona zadanie pierwsze po koszcie równym 5 i wykonawca czwarty wykona zadanie piąte po koszcie równym 1. Oczywiście, że występują na przykład, zobaczcie, takie koszty tutaj 3 czy 5, który by określał, że któreś zadanie, na przykład to czwarte, mogło być wykonane przez któregoś z wykonawców, a na przykład inne zadanie niewykonane, ale łącznie, summa summarum, funkcja celu jest najniższa możliwa dla takiego wyboru tutaj zaznaczonych w formie jedynki z pominięciem w ogóle realizacji zadania czwartego.